W drugoligowym zespole kaliskich siatkarzy nastąpiło sporo zmian. Pierwsza to nazwa drużyny. Dotychczasową Grześki Goplana Kalisz zamieniono na Helena Opatówek. Jak już wskazuje nowa nazwa, siatkarze będą trenowali, ale też rozgrywali ligowe mecze w hali imienia polskich olimpijczyków w Opatówku. Przypomnijmy, że na tym parkiecie w 2005 roku występowały też kaliskie siatkarki. Co ciekawe, kiedyś kobiety nazywały się Grzyszki, natomiast teraz będzie odwrotnie. Mężczyźni nazywać się będą od imienia kobiety i drużyna nazywać się będzie Helena. Helena Opatówek? Helena Opatówek, tak. No właśnie, skąd decyzja, by przenieść jednak drużynę? Do tej pory drużyna Grześków występowała w hali Osiru w Kaliszu. Skąd decyzja, by przenieść tu do Opatówka? Duże zainteresowanie ze strony lokalnych władz i ze względu na to, że Helena jest od wieków związana z Opatówkiem. I właśnie w hali w Opatówku kaliscy siatkarze rozegrali pierwszy po krótkiej przerwie sparing z nowymi testowanymi zawodnikami. Na treningu pojawiło się 6 graczy, m.in. z Poznania, Piły i Sycowa. Są to siatkarze grający na różnych pozycjach, którymi interesuje się kaliski klub. Każdy przynajmniej tak rozmawiał z chłopakami, tak samo i ja. Na hali ostatni raz byliśmy jakieś 1,5 miesiąca temu, który odbiliśmy w piłkę siatkową. No, wydaje mi się, że z każdym setem jest to coraz lepiej. No, wiadomo, jest 6 nowych ludzi, jednak to musi, trzeba się dogadać, wiedzieć, gdzie kto idzie. No, generalnie myślę, że całkiem pozytywnie to wygląda. Skąd decyzja, żeby przyjechać tutaj do Kalisza, spróbować swoich sił? Czy generalnie kolega do mnie zadzwonił, czy nie byłby zainteresowany. Generalnie, no, mieszkam niedaleko stąd, z Wrześni, i to też po części trochę mnie kusi, żeby tutaj przyjść, bo jednak mam bliżej do domu. Docelowo kaliski zespół ma się wzmocnić o przynajmniej 4 nowych siatkarzy. Ostateczny skład drużyny Helena Opatówek ma być zamknięty do czerwca. Wtedy rozpocznie się cykl treningowy, w tym obozy przygotowawcze kaliskich siatkarzy. 6 zawodników przyjechało z różnych miejscowości, z Częstochowy i z Poznania, także no zobaczymy na różnych pozycjach, bo chcemy no wszystkie pozycje zobaczyć, przynajmniej no 4 zawodników chcemy tutaj dokoptować do zespołu. Myślę, że to wystarczy, natomiast co będzie później, to trudno powiedzieć. No myślę, że tutaj jest 2-3 takich zawodników bardzo dobrych, których bierzemy pod uwagę. A wszystko po to, by jak najlepiej rozpocząć pierwszy po ponad 20 latach start na parkietach drugiej ligi. A cele na najbliższy sezon są ambitne. Walka w czołówce tabeli, a być może i o kolejny awans.